Witajcie, uciskano to gwint i prezentacja pięciu nowych liderów, którzy dojdą w patchu, nie? I to tak po kolei jak pokazywali, tak po kolei też pokazuje, nie? Pierwszy jest lider Nilfgaardu, nie? Nawet mi się to coś podoba. Przecież to trochę. Tak, Nilfgaardu, a tu cieszę, nie? Godzina cię czekam do gościu. No, to jest nazwa na szczęście, nie muszę tego pamiętać. Tak wygląda cepek, no będę go potworzył, albo za drugi jako cztery. Od ilości taktyki przejmuje kartę, nie? Trzy lub mniejszą kartę przejmuje przeciwnika. A jak jest tam granasz w cztery taktyki, no to cztery lub mniejszą. Piątą taktyki, no to pięć lub mniejszą i tak dalej. Czym więcej taktyki, tym on większą kartę zeżre po prostu przeciwnikowi, nie? Czyli tak, to piątkę chyba pokażę, na zadanie będzie zeżre, no. Piątkę, tak jest, tę piątkę zjada, nie? Kosztuje, czekaj, tu napisałem, 16 punkcików, nie? 16 punktów daje takie, swoich tam awansów, nie? Zyski są 16-punktowe, bo tu daje. Nie jest to jakoś tak, no jest spoko, to 16 punktów to jest spoko normalnie. Fajnie będzie pod Nilfgaarda, się cieszę, ten dowódca mi się strasznie podoba. Pod taktyki właśnie będzie taki, ten cały taki nowy archetyp, nie? Tutaj jak Mewa jest właśnie, Mewa ona jest... Nie, to jest albo 17 Mewa jest, 17, no, 17, daje 17 punktów normalnie Mewa. Daje, nie kosztuje, daje. Tak samo daje 16, a daje 17, nie? No, jakaś zirowa ta królowa, ale dobra, nie? Tak, śmieje się z kolesem. No takie, co tam turki doładowuje tam. Co dwie tury chyba tam daje busta kartą, czy coś takiego. Czy to co turę chyba, co turę. Co tura, bo coś podobnego do kracha, moim zdaniem. No prędko nie będę robił, bo królestwa północy, nie mam nawet za co to zrobić, nie trzeba mieć za co jeszcze zrobić. A gram mało, a jak wiadomo, bardziej Nilfgaard skojater potworia, Skellige to w ogóle. Tego Goska nie widzą, a koszt zwrotu ten Arniow, ten teraz skeligijski lider, nie? Arniow ojcowójcy, nie? Taki dobry do obrażeniowej talii, ale no, szukałem wszędzie i na Gwint24 i fora, no i nie pokazałem, gdzie nie ma podane. I oficjalna strona Gwinta z CD Projektu Red, no i nie ma. Nie mogę znaleźć, kurde, tego, ile on ma tego obniżenia kosztów normalnie, no. Fory tak, wchodzi na stół jako dziewiątka, rzuca 300 ręki tam ten i daje im po obrażenie. Tak po normalnie, no. Ciach, no. Samemu to tak sobie już to wygląda, nie? Arno, for Skellige. Tak, to Skellige tak na mało i wątpię, że mi to normalnie. Nie wiem, czy to działa. Trzy razy to działa. Mi się wydaje. Trzy razy też byłoby fajnie, jak raz to tak słabo jest. Tu będzie teraz Kojatel, to zasadki właśnie tutaj będą tak buffowane. Trzy razy zadziała Gostek. Kosztuje ten skojatelowy Gostek, kurna, cenę gdzieś tutaj, kurde, ta 16 to jest, 16 to jest. To jest Eldan, dowódca pod zasadzki, nie? Trzy elfy tworzy się, trzy razy, no nawet trzeba czytać tutaj, no nie wiem, tak. Przekształca pułapki, nie? Pułapki przekształca taką sobie siebie, kopię trójeczki, nie? Ciach. No takie coś wygląda. Mogę to za jednym machem zrobić za jednym. I tyle. No tak, tak działa. No bo nawet chciał zrobić, ale chyba będzie Nilfgaardzki dowódca pierwszy przed nim normalnie. Bo zasadzki jakoś sobie z Aidenem razem normalnie. A tutaj tamten Nilfgaardzki mnie trochę bardziej ciekawie. No a tu będzie ta cała, jak ona się nazywa, nie mylę nazwę. Wolę to zobaczyć, jak ona się nazywa, niż ten. Dowódca pod pożerkę w każdym razie. Można powiedzieć, że ona ma 13, tak? 13. A królowa krawopa ją 15 będzie miała, więc królowa krawopa ją jest o 2 punkciki, taka jakby lepsza, nie? Dwóch dowódców pod pożerkę, dwóch pod zemstę, tak naprawdę jest, nie? Trochę... Ona co rundę po prostu wyrzuca ten, no... Gernichora, nie? Co rundę wyrzuca takie jajko, o takie coś. I to można sobie zjeść, nie? Żabka nawet nie wiedziała, że ona swoje zjada. Znaczy, albo nie zjada, albo ten, no. Albo taką zmianę miała też jeszcze. I ona tu zjada to i zjada to swoje. One się tutaj chyba bufują też te jajka, nie wiem, czy to się bufuje, czy... No ale ma w każdym razie Fatum, jest żabnica i tak jest do ani nadal.
Garnichora. Tak właśnie wyglądają ci dowódcy i tak jak mój ranking jest to właśnie potwory. Ten Skellige, potwory, Nilfgaard, Skojatel, Skellige i Królestwo Północy tak naprawdę najniżej, nie? No i tyle, jak się ludziska podobało, dać jakąś łapkę, komentarz, subskrypcję i do zobaczyska ludziska.